Myślę, że przede wszystkim, może to nie jest slogan, ale chodzi o to, żeby każdy rok, który jest następny, każdy przeżył w dobrym zdrowiu. A stres zawsze jest w meczach mniejszy, większy, bo każdy chce osiągać dobre wyniki. Uważam, że ta runda, czy te 20 meczy było w naszym wykonaniu dobre i bardzo dobre. Oczywiście zawsze jest jakiś niedosyt, jeżeli chodzi o zdobycz punktową. Nie chciałbym się rozwodzić na ten temat za bardzo, ale uważam, że nie z winy moich piłkarzy kilka punktów nam uciekło, a co za tym idzie, moglibyśmy być wyżej w tabeli. Często lubimy powtarzać, że każdy mecz wygrany z jakimkolwiek przeciwnikiem to zawsze 3 punkty, ale są takie mecze prestiżowe, tak? Na pewno wygrana z Mielcem na wyjeździe, czy w Sosnowcu, czy tutaj z Miedzią Legnica. Na pewno kolejny awans do Pucharu Polski, aczkolwiek priorytetem jest nasza pierwsza liga. Ale tak jak powiedziałem i zawodnicy byli tego świadomi, że będziemy grać na 2 fronty i duże słowa uznania, że te 20 meczy plus te mecze pucharowe tak się dobrze dla nas ułożyły. Uważam, że to jest fajna sprawa dla klubu i dla samych piłkarzy. Patrząc przez pryzmat, powiedziałbym, stricte piłkarskim, już nie punktowym, naprawdę myśmy grali bardzo dużo dobrych albo bardzo dobrych meczy. Myślę, że mała różnica była, jeżeli chodzi o nasz poziom gry na wyjeździe, a w Tychach. Także kibice, którzy przyszli czy przychodzili na nasze mecze, mam nadzieję, że ich będzie na wiosnę jeszcze więcej, oglądali bardzo dobre widowiska z naszej strony i można powiedzieć, znowu powtórzę, nie z naszej winy, nie z winy piłkarzy, bylibyśmy niepokonani od dłuższego czasu na naszym podwórku. I na pewno chyba nie dla nas rozczarowany jest niska pozycja, w środku tabeli, czy Termaliki, Sandecji, już bardzo niska Chojnic, bo tam jest kilku zawodników, którzy potrafią grać w piłkę, którzy są doświadczeni. I tyle, ale to nie są puste słowa. My naprawdę, i to się przełożyło trochę, bo może ja bardziej idę w tym kierunku, mówiąc zawodnikom, że naprawdę my bardziej myślimy to, co my mamy zrobić, na jakim jesteśmy etapie, jak wyglądamy przed każdym meczem i uwypuklać nasze atuty, i chcielibyśmy, żeby się przeciwnik dostosowywał do nas, a nie my myśleli o tym, co on zrobi, czy co robią inne zespoły i na którym miejscu są w tabeli, bo uważam, że mieliśmy serię, nie jedną, mieliśmy 6-7 meczy plus puchary, nawet więcej, bez porażki. I mimo tych serii długich bez porażki tak się układała tabela, że nie mogliśmy podskoczyć wyżej. Nie zakładamy jakichś większych ruchów transferowych. Myślę, że to ewentualnie będzie lekki retusz, 1-2 zawodników. Może nawet z tym drugim to lekko przesadziłem, ale zobaczymy. Na pewno albo będziemy brali młodych, bardzo młodych zawodników, albo jak już zawodników bardziej doświadczonych, to zawodników, którzy nam utrzymają, a może nawet i przede wszystkim nam podniosą jakość. Ale ta grupa zawodników, która jest na dzień dzisiejszy, wykonała dobrze swoją pracę, dała dużo satysfakcji. Także myślę, że trzeba poczekać, co się urodzi w tym okresie, powiedziałbym, przygotowawczym. I zobaczymy. Prawdą jest, że w tym okresie zimowym większość zawodników ma kontrakty do końca czerwca, także ciężko jest pozyskać jakichś zawodników w okresie zimowym. Tomi Cafe, partner klubu GKS Tychy.